O spokoju dawno nie słyszałem, więc nie pamiętam dobrze, co to znaczy i co mi go daje, niestety. Ale myślę, że takie mam podejrzenie, że to samo mogłoby mi dać i spokój, i radość, czyli pewne poczucie harmonii. A to poczucie harmonii musiałoby nastąpić w momencie, gdyby dużo rzeczy się wydarzyło, takich, w których uwierzyłbym, że świat jest fajnym miejscem do życia. Na razie nie mam tego przekonania. Uważam, że jest bardzo dużo złego na świecie, bardzo dużo złego jest w nas, w ludziach, więc w związku z tym ani o spokoju, ani o radości na razie mówić nie mogę. Są małe chwile spokoju, małe radostki, ale tak, żeby duża radość, duży spokój, to mowy nie ma. Mam wrażenie, że tak, że życie bardzo trudne zadania przede mną postawiło i wywołało traumy, których nikomu nie życzę, bo nie można życzyć nikomu przeżyć nie do przeżycia. To były trudne momenty, ale to były też trudne okresy i one właściwie wciąż trwają. I myślę, że nigdy się z tego już nie wydobędę, natomiast chciałbym rzeczywiście odzyskać trochę spokoju i trochę, nie wiem czy pogodzenia, ale nauczyć się z tym żyć. O, to też jest takie moje marzenie, już bardzo prywatne.